Zacznę wypychać od środka. Teraz trochę zwolnij z tym grzaniem. To chyba nie działa. Nic się nie dzieje. Znęcamy się nad tym kotłem cały dzień i bardzo niewiele zdziałaliśmy. Mam pomysł. Złap tę starą dętkę. Oby była szczelna. Może ona rozepcha ten kocioł. Albo zrobimy z niej uszczelkę. Nie wygląda na dziurawo. To jakiś donut. Tego nam trzeba. Oby był szczelny. Znalazłem stare koło dmuchane. Jest podobnej wielkości co kocioł, więc wepchnę je do środka i napompuję, żeby wyprostować ścianki. Powinno się udać. Jesteśmy na dobrej drodze. Robi się ciasno. Gotowy? To powinno nam pomóc. Widzisz, jak zadziałało? Tak jest. Wygląda dobrze. Wcisnęliśmy to koło do środka i załamania zaczęły się prostować. Słyszysz to? Prostuje się. Rusza się. Czuję się lepiej. Już nie mam tak ściśniętego żołądka. To może się udać. Skup się na tym miejscu. Cholera. Co jest? Pękło. Żartujesz. Już myślałem, że się uda, ale znowu zrobił się problem. Robi się coraz trudniej. Jasna cholera. Nie możemy tego tak zostawić. Daniel mnie udusi. Muszę coś zrobić, wymyślić jakieś rozwiązanie. Napompujmy kocioł. Po to przywiozłem kompresor. Trzeba go napompować. Uszczelnimy pokrywę. Ostatnia szansa to napompować kocioł jak balon, żeby się wyprostował. Widziałem na ziemi pokrywę od wiadra. Uszczelnimy ją i owiniemy taśmą, żeby nie uciekało powietrze. Napompuje się jak balon. Implodował, bo wytworzyło się podciśnienie i się zassał. Zrobimy uszczelkę, wywiercimy otwór w pokrywce i wpompujemy powietrze. Odwrócimy ten proces, pompując go, aż się wyprostuje. Dopasujemy tę pokrywkę, żeby była szczelna. Jeśli się uda, wyjadę stąd przeszczęśliwy. Dobrze. Słyszałeś to? Coś pyknęło. Słyszysz? Poczułem to pod rękami. Zaczęliśmy pompować i usłyszałem, jak strzela. Wiedziałem, że to działa. Tyle wystarczy. Totalna ulga. Cieszę się, że kocioł nabrał cylindrycznego kształtu. Jest pognieciony i brzydki, ale przynajmniej oddam Danielowi działający destylator.